Witam w czwartek, 15 kwietnia 2021 roku na kanale UPORT.pl, analizy giełdowe na życzenie i zapraszam na kolejne spółki ciekawe technicznie. Zanim jednak przejdę do omówienia tych spółek, zapraszam Was na moją stronę uport.pl.biz, gdzie w zakładce promocja możecie dołączyć do grupy premium, korzystając z bezpłatnego okresu próbnego, który trwa 3 dni. W czasie tego okresu próbnego otrzymujecie pełen dostęp do grupy premium na Facebooku oraz do czatu Hotline Giełda na Messengerze. Jeśli chcecie, możecie również dołączyć do grupy premium tutaj właśnie na tej stronie, gdzie w zakładce analizy premium będziecie mieli pełen dostęp do wszelkich analiz właśnie, jakie ukazują się na grupę premium, a na przykład tylko w dniu dzisiejszym były to analizy spółek Grupa Azoty, Hugę, PKP Cargo, Serinus, Tauron, Bioton oraz Medynice. W dniu wczorajszym były kolejne analizy kolejnych spółek. Zapraszam jeszcze raz do grupy premium, gdzie abonenci tej grupy mają zawsze wszystko wcześniej niż pozostali widzowie, nawet jeśli chodzi o te filmy na YouTube, które teraz Wam pokazuję. Abonenci grupy premium mają do nich pełen dostęp 48 godzin wcześniej niż są one publiczne. A teraz już nie tracąc czasu, przechodzimy do analiz spółek. Tutaj, jakie dzisiaj dla Was przygotowałem, po prostu do spółek ciekawych technicznie. To jest wykres spółki Medynice. Omawiałem ją dzisiaj na grupie premium, tylko tak powiem szybciutko, że kurs teraz zmierza do silnego wsparcia na wysokości 33 zł. Gdzie może być właśnie dolne ograniczenie kanału spadkowego i z tego miejsca należy spodziewać się mocnego odbicia ponownie na północ. A teraz już spółki, które na dzisiejszej sesji wygenerowały sygnał porannej gwiazdy, formacji porannej gwiazdy. Oczywiście jeszcze jedna rzecz, zanim zacznę, bo to nie powiedziałem tego na wstępie, że wszelkie analizy, które tutaj dla Was przedstawiam, to są moje osobiste opinie i nie są to w żaden sposób rekomendacje w myśl prawa giełdowego ani maklerskiego. No i widzicie na wykresie już spółkę PL Group, notowaną na New Connect. Kurs tej spółki porusza się w dosyć fajnym, ciekawym kanale wzrostowym, gdzie od 25 stycznia mamy dosyć fajny sygnał kupna na wskaźnikach ze złożonych z przecięcia EMA21 i EMA200. Cena tutaj właśnie bardzo ładnie 24 marca odbiła od dolnego ograniczenia kanału wzrostowego i teraz zobaczcie, jakie trwa ciekawa konsolidacja. W takim trójkącie ta konsolidacja, to dla Was rysuję tu na Waszych oczach, żebyście widzieli wszystko, jak to powstaje. A więc tutaj ten trójkącik, trwa w nim konsolidacja, a wybicia z takich trójkątów są w 90%, może nawet w 80%, no okej, 80% są zawsze zgodne z trwającym trendem. No a ten, jak widzicie, tutaj jest cały zielony. Także wybicie z tego trójkąta powinno nastąpić górą. Obecnie cena 0,53,8 grosza. Po wybiciu kurs może podążać w stronę głównego ograniczenia kanału w okolice 71-72 grosze. A więc poranna gwiazda dała nam sygnał do tego, że pora budzić się na tej spółce, pora zacząć się nią interesować. Kolejna spółka to jest Hemp. A na Hemp w dalszym ciągu trwa konsolidacja, jednak dzisiaj widzimy właśnie taką świecę popytową, która może sugerować, że cena przynajmniej z obecnej 1,92 będzie podążała w stronę 2,13, czyli to jest prawie 20 groszy, no nie prawie, tylko nawet ponad 20 groszy możliwego zysku na tej spółce. Tutaj należy uważać, bo może nastąpić ponowna realizacja zysków i wówczas kurs może lecieć na południe do wsparcia na 1,71, a tak naprawdę to ja oczekuję docelowo retestu poziomu 1,50, gdzie powinno nastąpić kolejne silniejsze odbicie na północ. Kolejna spółka to jest Polimex.
Polimex cały czas pozostaje blisko bardzo silnego oporu na wysokości tutaj, jakie widzicie, te szczyty. Tu jest 6,47 szczyt, tutaj 6,22 szczyt i cena dalej bardzo blisko tutaj jest w pobliżu. Tu musimy troszeczkę rozciągnąć ten kanał wzrostowy i wtedy w tym kanale mieści się już kurs tu ładnie nam spółki i właśnie teraz widzicie, że cena jest prawie w środku tego kanału. Tutaj wspiera go ładnie, jak zresztą tutaj zobaczcie, wspiera ładnie w tym kanale wzrosty EMA21. Cena tu ładnie odbijała, teraz podąża na północ. Uważam, że te przebicie oporu nastąpi wcześniej czy później, myślę, że nawet to będzie wcześniej, bo jak nie jutro, to już w następnym tygodniu ten opór powinien pęknąć i cena będzie szła w kierunku głównego ograniczenia kanału wzrostowego, który jest teraz na 7,34, a docelowo spodziewam się, że będziemy widzieć na tej spółce cenę w okolicach 8 zł, gdzie były, zobaczcie, tu tylko teraz to mi troszeczkę się rozjechało, gdzie tu jest silny opór wynikający tutaj ze wsparć z tej konsolidacji, z tego tutaj ruchu spadkowego. Docelowo nawet może się tak zdarzyć, że kurs będzie leciał bardzo wysoko na północ, nawet właśnie w stronę około 15, a nawet i 17 zł. Ale na razie przebijamy opór i pierwszy cel to główne ograniczenie kanału wzrostowego w okolicach, tutaj właśnie jak wspomniałem wcześniej, jeszcze raz to pokazuję, w okolicach 7,30 7,40 zł. Docelowo na tej spółce 8 zł, później jakaś większa korekta. Następna spółka to jest Columbus Energy. Columbus Energy pozostaje w takiej dosyć silnej konsolidacji, znaczy silnej, długiej może w ten sposób, długiej konsolidacji, ale tutaj jak widać wyraźnie nie poddaje się EMA21 i dzisiaj znowu widać takie troszeczkę odbicie od tej tutaj średniej. Może się w końcu tak zdarzyć, że docelowo cena wybije właśnie górą EMA200, tą czerwoną linię i wtedy będziemy szli tu na opór na 64 zł. Dlaczego wybije górą? No bo tutaj mamy wybicie górą z kanału wzrostowego. Teraz konsolidacja, zbieranie siły byków i właśnie uważam, że w końcu ta konsolidacja kiedyś się skończy, a wybicie z niej powinno nastąpić górą. Skoro tu wybijamy górą, znaczy no w ruchu bocznym załóżmy, że to było tak, ale wybijamy górą, także i tutaj też powinno nastąpić wybicie górą. I ostatnia spółka z formacją porannej gwiazdy. To jest dzisiaj 11 bit, który znowu dotknął tutaj wsparcia na wysokości 548 zł, ale co jest bardzo istotne, 549 zł to dzisiejsze minimum, ale co jest bardzo istotne, EMA21, właśnie ona znowu została dotknięta. Mamy tutaj dalej sygnał kupna na tym wskaźniku, mamy sygnał kupna na MACD i teraz powinno nastąpić już odbicie w stronę głównego ograniczenia tej konsolidacji na wysokości 595 zł. Także 11 bit do góry. Kolejna formacja to jest Bycze Harami i kilka spółek, które właśnie dzisiaj wygenerowały tą formację. A więc jedną z takich spółek to jest Apator, który teraz pozostaje w dosyć silnym tutaj ruchu spadkowym, ale zobaczcie, jak bardzo nisko jest RSI. RSI jest naprawdę bardzo nisko i już dzisiaj było widać, że jest jakaś próba wzrostów, 1,28 wzrosty, może jeszcze nie potwierdza tego wolumen. Uważam, że teraz można spróbować już kupować tę spółkę, ale uwaga, ze stop lossem poniżej tej wczorajszej świecy, czyli stop loss naprawdę bardzo mały, na 23,30, najwyżej wybije, ale może to już być teraz dobra okazja do tego, aby spróbować podłączyć się do ruchu wzrostowego. Kolejna spółka to jest Aileron na GPW.
I tutaj zbliżamy się do dolnego ograniczenia kanału wzrostowego. 3 po świece podażowej, dzisiaj już świeca popytowa, i również może być okazja już do tego, że cena zacznie zawracać na północ. Jednak tutaj jeszcze taka mała uwaga: jeśli kupujecie, to powyżej zamknięcia dzisiejszej świecy, czyli w okolice 15:55, ponieważ walor może jeszcze zechcieć przetestować dolne ograniczenie kanału wzrostowego na wysokości 14,70. A dodam tylko, że spółka bardzo ładnie w ostatnim czasie porusza się w tym kanale wzrostowym. Następna spółka to jest MOL. MOL na GPW, jak chyba jeszcze na naszej grupie, w ogóle nie był zgłaszany, nie był analizowany. I tu Wam chcę też pokazać, że ostatnie sesje to był mocny trend spadkowy. Nawet została przebita dołem MA200, ale dzisiejsza świeca daje nadzieję na to, że to wybicie może być fałszywe, ponieważ jest to taki świeca młot. I teraz jest okazja do dobrania tej spółki z małym stop lossem poniżej również tutaj knota tej wczorajszej świecy na 25,50 załóżmy. Czyli nawet niecała złotówka niżej. Stawiamy stop loss i próbujemy odbicia. Jeszcze tu narysuję coś takiego. Odbicie najpierw tutaj do tej czarnej linii. Myślę, że ona zostanie wybita, ponieważ jest to ruch wzrostowy tutaj od tego dołka z października. A to zaczyna przypominać taką formację flagi. I uważam, że to zostanie wybite i cena wróci przynajmniej na ten szczyt tutaj w okolice 31 zł. Także spółka do obserwacji, do kupna, ale jeśli do kupna, to z krótkim stop lossem, żeby w przypadku spadków nic tutaj złego nie stało się z waszym zainwestowanym kapitałem. Dekora również ostatnie świece, trzy takie podażowe, ale te świece podażowe są bardzo malutkie, co świadczy o tym, że jednak inwestorzy tutaj nie będą chcieli spychać kursów bardzo nisko i dzisiaj już jest świeca zielona. Dlatego też uważam, że tu jeszcze może być miejsce na większe wzrosty w kierunku górnego ograniczenia kanału na wysokości 41,40. Jedna mała uwaga, tutaj niestety wskaźniki są bardzo mocno wykupione, chociaż RSI pokazuje cały czas mocny sygnał kupna. Od tego dołka mamy mocny sygnał kupna. Ale właśnie uwaga na wskaźniki, one są bardzo mocno wykupione. Może teraz jeszcze potrwać chwilowa konsolidacja w celu ich wychłodzenia. Docelowo dekora dla mnie na główne ograniczenie kanału tutaj wzrostowego. Kolejna spółka, dzisiaj taki szybki przegląd. Kolejna spółka to jest Kernel, który, widzicie co tu się dzieje, który zaliczał ostatnio mocne sesje podażowe. Wczorajsza mocna sesja podażowa, minus 3%, dzisiaj już delikatne odbicie. Co tutaj bardzo ciekawe? RSX bardzo wysoko, przepraszam, bardzo wysoko, bardzo nisko, zaczyna już być naprawdę nisko, nisko. RSI na 32, czyli już mamy mocny sygnał kupna w tym momencie. I uważam, że jeszcze cena, jeśli spadnie, to tutaj przetestuje te szczyty, ten na przykład szczyt na 50-70, czyli może być jeszcze złotówkę niżej. Nie mówię, że to już jest teraz, może być jeszcze złotówkę niżej, należy to spółkę obserwować. I jeśli odbije od tego poziomu, wracamy na wzrosty, a rekomendacje biur maklerskich są takie, że cena pójdzie w okolice ponad 70 zł. Także jeśli chodzi o tę spółkę, dla mnie mocno prowzrostowo ona się zapowiada. Pierwsze opory to będzie tutaj wybity wcześniej kanał wzrostowy 61 zł, a następnie już okolice ponad 70 zł. I jeszcze kilka spółek, które wygenerowały na dzisiejszej sesji formację młota, czyli formacja młota, która mówi nam o tym, że został zakończony jakiś tam trend spadkowy i cena zawracać będzie z powrotem na północ. Jedną z takich spółek jest pozostająca cały czas w mocnym trendzie wzrostowym, płacąca co kwartał dywidendę spółka i firma, która na dzisiejszej sesji wygrała taki malutki młot, ale zawsze to jednak jest
ten sygnał, tak? I teraz zobaczcie, że tutaj mamy na tych szczytach bardzo mocne wsparcie. Także jakby jeszcze cena zeszła niżej, nawet jakby ten lot został zanegowany, to niżej na wysokości 7,88 jest bardzo dobre miejsce do zakupu tej spółki. Uważam, że młot na tej świecy tutaj, o zobaczcie, tutaj też troszeczkę on został zrobiony i tutaj, a tutaj już w ogóle, tak, pokazany sygnał młota i zobaczcie, jakie silne wzrosty. Także myślę, że będzie również taki teraz taka krótka konsolidacja i sygnał młota, który dalej będzie świadczył o tym, że cena będzie dalej podążała w kierunku północnym. Energa. Zobaczcie teraz, trzy świece podażowe i dzisiejsza, jaki ładny młoteczek, który odbija od EMA200, odbija od EMA21. Nic, tylko long dalej powinien być kontynuowany. I kierunek to oczywiście teraz szczyty na 8 zł, następnie tutaj uważam, że w te miejsce 8,30 spokojnie cena powinna dotrzeć. Jeśli nawet nie wyżej na ten szczyt na 8,80. W każdym bądź razie na chwilę bieżącą odbicie od tej ceny z bardzo krótkim stop lossem na 7,81, czyli pod knotem dzisiejszej świecy. Kolejna spółka to jest Rank Progress i również na dzisiejszej świecy młot, który idealnie odbija od EMA 200, czyli od średniej kroczącej 200-sesyjnej i tu teraz już powinno nastąpić mocniejsze odbicie na północne EMA, CD sygnał kupna. Powinien za chwilę się wygrywać tutaj też, jakby się cena podążała dalej, coraz wyżej sygnał kupna. Jeszcze tylko bardzo ważnym poziomem oporu będzie tutaj ta linia trendu spadkowego, która jest na dzień dzisiejszy na 1,77 po jej przebiciu. Cena powinna ruszyć w kierunku 1,95. I lecimy dalej. Orzeł biały na GPW i również dzisiaj zobaczcie bardzo ładny młot, który odbija od wsparcia tutaj w okolicy 15 zł. Wsparcie to, już cofniemy jeszcze dalej, już, bo ono nie jest bez powodu. O, zobaczcie. Wsparcie to, to jest szczyt aż z końca maja 2017 roku. Także to jest bardzo mocne wsparcie. Jeśli by ten młot został zanegowany, to kolejnym poziomem wsparcia jest tutaj cała ta gruba strefa, ta różowa, cała gruba strefa, gdzie tutaj są szczyty na wysokości 13,90, tutaj na 14,60, czyli cała strefa między 13,90 a 14,60 jest kolejnym mocnym wsparciem. Ale uważam, że już po dzisiejszym świecie młot można spodziewać się wzrostu w okolice 17,30. I kolejna spółka to jest 4FM, czyli 4 Fun Media. I dzisiaj również w dalszym ciągu trwa konsolidacja i ostatnie dwie sesje, tak naprawdę to są ostatnie dwie sesje takich świec młotów. Jeszcze sekundka, taka jedna rzecz. O, w ten sposób jeszcze zrobimy wykres. Cena teraz zamyka się w takim trójkącie, coraz mocniej się zaciśniającym. Wybicie z tego trójkąta, tak jak mówiłem wcześniej, wybicie z tych trójkątów są zazwyczaj zgodne z panującym trendem. No a ten, zobaczcie, od stycznia jest bardzo mocno, prop wzrostowy, spółka z dużym potencjałem dalej na long. Teraz odbija od linii trendu tutaj wzrostowego. Opór 8,80, uważam, że zostanie lada chwila przebity i spółka będzie kontynuowała wzrost, a zobaczcie, potencjał do wzrostu ma ona naprawdę duży, bo na przykład dopiero jakieś tam kolejne opory mogą być w okolicy 10,68. I jeszcze jedna spółka, Poly Slash, tylko teraz przybliżę wykres, bo na tamtej oddalałem, to mam oddalony. Poly Slash teraz mocno zaliczyła spadki, wybiła tutaj ten silne wsparcie, ta czarna linia była silnym wsparciem.
które zatrzymywało te spadki, ale to nie znaczy, że teraz już spółka nie zacznie odbijać, ponieważ minimum miała tutaj na tych świecach 7-8 kwietnia na wysokości 10 zł, 10,60, a dzisiaj zobaczcie, było odbicie i dzisiejsza świeca Młot, która na minimum na 10,40 może zwiastować to, że to jest ciąg dalszy odbicia na północ. Na wskaźnikach tego jeszcze nie widać, żeby nie było, na wskaźnikach tego jeszcze nie widać, ale już uważam, że po takiej świecy można powiedzieć kupić ten walor stop loss pod knotem tego młota na 10,35, czyli jakiś niezbyt daleki stop loss, który może uchronić przed większą stratą w przypadku obsunięcia kursu, a ten może zawrócić teraz już na północ z celem do tej linii do 14,60. Także dosyć ładny potencjał wzrostowy. I ostatnia już spółka, która pozostawała tutaj w szerokiej konsolidacji z oporem na wysokości, zobaczcie, tutaj teraz tym oporem, na wysokości 15,16 zł, taki średni opór. Wybicie tego oporu nastąpiło 6 kwietnia, a w dniu dzisiejszym cena bardzo ładnie powróciła tu do tych wsparć. Jedno wsparcie, tutaj jedne szczyty, drugi raz testowane, tu prawie trzeci raz, tutaj czwarty raz, piąty raz nastąpiło wybicie i teraz jest w dniu dzisiejszym retest tego wsparcia, tych wszystkich wsparć razem wziętych. Może to sugerować to, że teraz już będzie nastąpiło odwrócenie z powrotem na północ od tych wszystkich wsparć, cena będzie podążała dalej. Tutaj mamy cały czas mocny sygnał kupna, nie został on zanegowany w żaden sposób i powinna jechać cena właśnie wyżej. EMA 200, to odbicie prawie od tej EMA 200 w dzisiejszym nastąpiło. Zbliża się już tu EMA 21, która nam wygeneruje przecięcie tych linii, nam wygeneruje mocny sygnał popytowy na tej spółce. I to była ostatnia spółka, którą dla Was dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam w dalszym ciągu do grupy Premium, gdzie jak widzicie są dosyć fajne, ciekawe sygnały techniczne. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Jeśli się podoba, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę do góry, napiszcie krótki komentarz, co o tym sądzicie. I do zobaczenia. Cześć w następnym filmie.